Wszystko układa się po naszej myśli. Jesteśmy na serwisie, kolejna pętla za nami, rajdu Niemiec. Przejechałem odcinek Panzerplatte. Nie ukrywam, że to był odcinek, który leżał mi w głowie od wielu lat jako bardzo popularny odcinek na tym rajdzie. Kultowy wręcz. Wiele o nim słyszałem wcześniej. Czułem wielki respekt i cieszyłem się, że byłem na mecie. Dużo się na nim dzieje. Mam dużo przyjemności z jazdy. Czysta jazda też owocuje. Staram się cieszyć się każdym metrem tej drogi. Jest naprawdę wymagająca. Bardzo dużo się dzieje. Jest mnóstwo fanów, którzy trzymają za nas kciuki na trasie. Widać to mnóstwo flag. Jedzie się naprawdę dobrze, ale jest to bardzo wymagający rajd i od kierowcy, i od pilota. Myślę, że od zespołu również, chociaż samochód oszczędzamy, cały czas jedziemy na drodze, więc no póki co jest ok. Trzeba być mocno skoncentrowanym. Teraz temperatura rośnie, poziom konsumpcji opon będzie wzrastał. No zobaczymy. Myślę, że jesteśmy dobrze nastawieni i to jest ważne. Mamy doświadczenia już z pierwszej pętli, to jest nasze doświadczenie na tym rajdzie, więc postaramy się to wykorzystać, ale też nie przesadzać. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy, to są rajdy, natomiast chcę dalej starać się robić swoje. Staram się cieszyć jazdą i po prostu wykonywać swoją pracę.